dokładnie tak jest. Zawsze jak się przegrywa 3-2, jeszcze prowadzę w dodatku 2-0 z taką drużyną jak Bełchatów, to jest wielki niedosyt i nie ma co ukrywać, że jest mi bardzo smutno i przykro, bo mogliśmy dzisiaj wygrać. Dwa pierwsze sety to był nasza bardzo dobra gra, blok, zagrywka. W ataku graliśmy bardzo fajnie, Reto rozgrywał i tak od trzeciego seta w połowie, jak była szansa, żeby wygrać 3-0, nagle zaczęliśmy popełniać tak dużo prostych błędów i w ogóle grać zupełnie inaczej, tak? Dwa oblicza, bo nie mogę tutaj powiedzieć, że Bełchatów tak... Bełchatów grał cały mecz mniej więcej dobrze, tak? My dwa sety graliśmy bardzo dobrze i później szkoda, że ten poziom nie utrzymaliśmy do końca, bo byłaby ogromna niespodzianka. Ten poziom z dwóch pierwszych setów naszej gry spadł, no to było widać i zarówno jak w przyjęciu, jak i w zagrywce inaczej graliśmy. Zaczął trochę i Reto się mylić. No każdy z moich zawodników gdzieś tam dokładał po 1-2 proste, niewymuszone przez przeciwnika błędy i to spowodowało to, że przegrywaliśmy kolejne 3 sety.